śmieszne jest to, że tutaj w ogóle na tabliczce napisane jest, żeby tankować benzynę 91. Przecież to słaba benzyna. No i ja tankuję 95, no bez przesady. 95 na 91, co dość, że to taki mały silnik, to ja nie wiem, czy on by na 91, co jak to by się tym jechało. Wycofuję się z tego i wracam do M. Majerski, po prostu. Wracam do M. Majerski. Mamy Penang, taki o. Z kurczakiem jest większa porcja, z krewetkami jest trochę mniejsza, ale my chcieliśmy dzisiaj z krewetkami. Tydzień czasu jesteśmy na Phuket, a ja ani razu jeszcze nie byłem tutaj o godzinie 11 na plaży. Ja nie widziałem, że tu jest tyle ludzi. Ja pierdziele, jaki tu już jest pełny sezon. Tu już jest cała plaża zajęta. No sakra. Wiedziałem, że jest dużo ludzi, ale nie spodziewałem się, że jest aż tak dużo ludzi. Muszę zostawić tutaj gdzieś moje klapunie i idę całą plażą tam i z powrotem. Tylko nie wziąłem sobie czapki, a już o godzinie 11 jest takie słońce, że chyba będę musiał wykorzystać do tego swoją koszulkę, założyć sobie na łepetynę, no bo kurczę, jest grubo. Pamiętacie, jak wczoraj łapaliśmy kraby i mówiłem o tym, że jest tutaj piękny piaseczek. I kiedy przyjdzie woda, a właśnie przyszła, to chodzimy sobie po tym pięknym piaseczku daleko, daleko, czyściutki, bez kamieni, bez żadnych roślin, bez żadnych krzaków, bez niczego. Piękne podłoże, piaseczek piękny, bardzo daleko, gdzie naprawdę jest dużo miejsca do pływania, daleko, płytko, dość tak płytko. Jest naprawdę bardzo fajnie na Patong Beach. Ja tu pod jakimiś takimi flagami zostawiam swoje klapeczki. Mam nadzieję, że jak wrócę za godzinę, to one tu jeszcze będą. Patong Jetty Docking Service. Słuchajcie, no jak byłem tutaj pół roku temu, to jeszcze tego nie było. Jestem, patrząc na mapę, na południowej części, na południowym krańcu Patong Beach. Tam jest północ, tu jest południe, gdzie jestem. Pół roku temu jeszcze tego nie było, bo i tak nie przypływały tu żadne duże statki, takie, które widzieliście na poprzednich filmach. Nie było to potrzebne, no bo wiecie, co było. Teraz, kiedy pomalutku wszystko wraca do normy, wrócił także, można powiedzieć, taki port. Czasy pomalutku w jakiś tam sposób wracają do normalności. No i że tak samo Tajlandia pomalutku wraca gdzieś tutaj do normalności. Nie polecam nikomu tej części plaży całkiem południowej, ponieważ jest tutaj dużo gorsza woda. Brudna, po prostu wręcz brudna. Tam, kawałek dalej, jest taka jakaś rzeka czy coś, wpływa tutaj i brudzi po prostu całą tutaj, no, okolicę, że tak powiem. Jest tutaj również bardzo dużo właśnie tych longtaili, pewnie jakieś benzyny, nie benzyny i tak dalej, i tak dalej. Jest to taka, widzicie, nawet na plaży nie ma tutaj nikogo, bo jest po prostu słabo. Wszystko, co się zaczyna, to właśnie gdzieś za jakieś 200-300 metrów stąd, no i ciągnie się tam później przez, powiedzmy, kilometr w stronę północną. Więc im bardziej na północ, na Patong Beach, tym zdecydowanie dużo lepiej. Słuchajcie, dzisiaj właśnie robię po dłuższej przerwie, po kilkumiesięcznej przerwie, pierwszy dzień głodówki. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu wytrzymać, bo już próbowałem tak jak dzisiaj kilka razy, będąc tutaj Patong i będąc w Pattaji, będąc w Tajlandii po prostu. Próbowałem już kilka razy z Dorotą być na głodówce i w końcu gdzieś tam w połowie może nie, trochę później, czy drugiej części dnia, łamaliśmy się i jednak zaczynaliśmy jeść i przerywaliśmy po prostu na tą głodówkę, którą tak bardzo chcemy zrobić. Jest to naprawdę ciężkie do pokonania, jest naprawdę bardzo ciężkie przez cały dzień nic nie jeść. Dzisiaj rano budzisz się, nic już nie jesz, cały dzień nie jesz, idziesz spać, dalej nic nie jesz. Nie, że 24 godziny i jesz dopiero po 24 godzinach, bo to już masz praktycznie dobę, tylko cały dzień nic nie jesz, idziesz spać, dopiero możesz zjeść coś następnego dnia, więc jest to około 30-36 godzin taka głodówka. No i gdzieś od, powiedzmy, 2-3 tygodni, jak chcemy to wprowadzić w końcu, ten jeden, chociaż taki właśnie ten dzień tej głodówki, to ciągle gdzieś nam się nie udaje, ciągle gdzieś coś jest nie tak, ale mam nadzieję, że może chociaż dzisiaj nam się to uda. Zostawcie łapkę w górę za te chociaż próby tego, żeby to zrobić, bo przez to, że chociaż nie udaje nam się zrobić tej głodówki, to przez to wychodzi nam taki if, dzięki któremu nie jemy długo, przez długi okres czasu, i to i tak jest o wiele zdrowsze, niż gdybyśmy tak jedli ciągle. Kroki trzeba robić, trzeba się ruszać, żeby być zdrowym, żyć długo i w zdrowiu, to trzeba się ruszać przede wszystkim, no i oczywiście dobra dieta i głodówki. Zobaczcie, oddaliłem się troszeczkę od tej południowej części plaży i ile od razu tutaj jest ludzi. Klapki są, to jest wszystko w porządku. Powiem wam, że wytrzymanie w głodówce przez całą dobę, przez 36 godzin, to jest po prostu
to jest tak ciężkie zadanie do wykonania. Przeogromnie ciężkie. Naprawdę trzeba tak być dobrze przygotowanym. Udało mi się zrobić ze 3-4 razy w swoim życiu takie właśnie głodówki po jednym dniu. No ale to jeszcze chyba dzisiaj nie mój dzień. To nie ten raz, kiedy chyba ponownie to się uda, bo po prostu już jestem taki głodny, że nie mogę się na niczym skupić, a mam trochę rzeczy do zrobienia i po prostu wymiękam. Być może uda się chociaż tylko zrobić to chociaż w taki sposób, że dzisiaj zjeść tylko same owoce. Kurde, widzicie, ja mówiłem, że nie wytrzymaliśmy jeszcze ani jednego dnia głodówki na Phuket, a Dorota przecież wytrzymała ostatnio jeden dzień. Dorocie się udało, ale mi jeszcze się udało, bo to normalnie trzeba się udać. Trzeba się... Co? Trzeba się udać, żeby przeżyć jeden dzień bez jedzenia. No i ja chyba właśnie za chwilę polegnę, no bo po prostu to jest tak ciężko wytrzymać, że to jest niewyobrażalne. Ale próbujemy chociaż tak na razie jakoś delikatnie, ale mi ślinka cieknie do tego adanaska. Próbuję ja dzisiaj, bo Dorota już w sumie ty chciałaś sobie zrobić tą głodówkę, nawet w sumie nie wiem. Ty nie, ja chciałem. No bo dzisiaj nie jest poniedziałek i to tak jakoś nie pasuje. Trzeba zwalić na to, że dzisiaj nie jest poniedziałek. A skoro nie jest poniedziałek, to się nie robi głodówki. Głodówki robi się tylko w poniedziałki. No, jakby ktoś się pytał, to głodówki robi się tylko w poniedziałki. Bo inny dzień nie wychodzi w ogóle. W inny dzień się nie da po prostu tego przeżyć. Jest to tak ciężkie. Po prostu to jest... Ja nie wiem co, to się wydaje takie proste, a jak już przychodzi co do czego i trzeba to po prostu zrobić, to każdy pęka. No, po prostu pękasz... Po iluś godzinach? Co? Każdy mięczak pęka. Każdy mięczak. To zobaczymy ciebie w najbliższy poniedziałek. A trzeba było kręcić wtedy, jak nie jadłam. No. Wtedy jak nie jadłam, to nie mówiłeś, o nie, Dorka dzisiaj nic nie je, biedactwo takie. Ja sobie wcinam kiełbasę, a moja Dorka nic nie je, nie. Takiego czegoś nie było. No nic, dobra. Ulegnę dzisiaj znowu. Ulegnę tej pokusie jedzenia. Po prostu już to biorę do buzi. O ja cię. Ale za to oszczędzę się. Ale w ogóle, która jest godzina? Czwarta jak wyjął, nie? O, właśnie, już jest czwarta godzina. I to jest mi dopiero pierwsze coś, co wkładam do buzi. Także jest bardzo dobrze. I są to zdrowe owocki, bo takie ananasy i papaja to najzdrowsze owoce na świecie. Są tutaj dojrzałe przynajmniej, nie faszerowane chemią. Znaczy ananasy i papaja tutaj. No, tak. Ananasy i papaja w Polsce to nie. Takie świeżutkie, prosto z drzewa zerwane, to jak najbardziej można jeść. To na pewno wpływa na zdrowie, a nie niezdrowie. No głodówka jest tak zdrowotna, tak potrzebna nam, że naprawdę by trzeba było to robić. Ale tak ciężko, że po prostu... No ja nie wiem, co z tym trzeba zrobić, żeby łatwiej przetrwać. Zresztą tam zostało trochę skórki na tej papai. No z racji, że już ta głodówka przerwana, no to wyszedł z tego właśnie, tak jak mówiłem, fajny post, długi post. I teraz co, no szybko chcemy zjeść po prostu jeszcze jakiś posiłek po tych owockach i będzie jeden posiłek praktycznie w ciągu jednego dnia. No a przerwa była i tak 22 godziny, minęło ponad 22 godziny od ostatniego jedzenia. Idziemy przetestować jakąś nową restaurację, jeszcze nigdy w niej nie byliśmy. No to czas najwyższy, żeby pójść tam pierwszy raz i zobaczyć, co tam dobrego do jedzenia mają. Śmieszne rzeczy, bo jest taka jedna porcja, czyli pork chop steak i jest pork steak i ja chciałem to, ale pani powiedziała, że tego akurat nie ma, ale powiedziała, że to jest to samo. No to jak to i to jest to samo, to dlaczego tego nie ma, a to jest? To jest takie interesujące, co? Same, but different. No, dokładnie. Ale powiem ci, że wrzdałem nagrywanie w 4K i taka ładniejsza jesteś, powiem ci. Nie wiem, kto jest komplement. Nie no, komplement, wiesz, jaka teraz jesteś ładna? No, mówię ci. To musisz mnie oglądać teraz przez telefon. Wcześniej byłaś taka rozmazana, a teraz jesteś taka ładniejsza. Dzięki. Fajna restauracja, tylko dużo rzeczy w niej nie ma. Emi teraz chciała sok, tak? Sok chciała, no i soku nie ma. Są tylko szejki. No, taka restauracja to taka zwykła restauracja, no. Taka zwykła restauracja, ktoś tu sobie siedzi, piwko pije. No, ulica, tu już jest głośna ulica obok, ale to okej. Okay. Ceny są bardzo dobre, zobaczymy tylko, czy jeszcze smaczne. A tak w ogóle to dzisiaj było takie słońce, że tak się opaliłem na krokach rano, że naprawdę bardzo mocne, ale już widzę z daleka w górach, że są chmury. Jeszcze ogólnie jest słońce, jeszcze jest wszystko w porządku, ale tam daleko w górach już są chmury ciemno-niebieskie i pewnie zaraz będzie burza, deszcz. Standardowo. Twoje pisma chciałem ponagrywać. Co ty teraz w ogóle robisz? Co ty się... Będę piła wodę. Nie, w szkole. Co ty dzisiaj zrobiłaś?
Uczysz się czego? Alfabetu. No, już cały alfabet tutaj nawijasz. No nie, słuchaj tą kartką. A, B, C, D, E, F, G, K, I, J, K, L, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z, Z, I, V. No, brawo, łapka w górę, łapka w górę, łapka w górę. Posypały się teraz łapki w górę. Właściciele do pracy mają bardzo blisko, bo tak, tutaj sobie mieszkają, tam są drzwi do domu, no tutaj już jest restauracja, no i tutaj od razu już jest kuchnia, no i tak sobie tutaj pracują i sobie tak tutaj żyją. Ogólnie jesteśmy w Nai Tong, restaurant Nai Tong. No, i tu sobie kotki chodzą, tam sobie mają skuter, tam sobie mają jakąś taką, widzicie, graciarnię. No, tam sobie mają wszystko, tutaj sobie żyją, mieszkają, no i już. Powiem ci, że to wygląda. Pięknie to wygląda. Mojej dziewczyny. O, mojej dziewczynki. O, jeszcze moje przyszło. O, ale pięknie też wygląda. A Emma sobie wzięła take away, ale chyba sobie zaraz otworzy to take away i będzie tutaj z nami wcinać, bo już mi się za frytkę dobrała. Nie, zostawcie moje jedzenie, bo jestem głodny, nic dzisiaj nie jadłem. No takie aplikacje właśnie typu Grab, typu Panda, to robią w takich restauracjach robotę, no bo właśnie teraz czekał na zamówienie Grab, teraz też czekała z Pandy, no więc klient klientem, a na zamówienie drugie tyle, kurczę, co najmniej. Najlepszym hitem takiego kierowcy Graba lub Food Pandy jest to, że tak, siedzi w kasku, czeka, na dodatek ma jeszcze maskę, na dodatek ma jeszcze kurtkę, czapkę, długie spodnie jeansowe, i w ogóle masakra. No głodówka dzisiaj zdecydowanie nie wypaliła, ale do godziny, której, powiedz? 16 nic nie jedliśmy? Nie mam, jak powiedzieć, mam pyszczek cały zajęty. Bardzo długo nic nie jedliśmy, 23 godziny nic nie jedliśmy. To jest nasz cały czas ten pierwszy jeden posiłek, jedyny. Czyli najpierw zjedliśmy trochę owoców, później trochę obiadu i teraz jeszcze deser i to już jest koniec, czyli taki jeden i znowu 22 godziny. No i później znowu 22 godziny, więc ogólnie dobrze się trzymamy, a te lody po prostu są dobre, no to też jest dobre. Jak już jemy, no to już zjedzmy, no. Ale na pewno w końcu nam się uda, przynajmniej. Zrobisz tą głodówkę, na pewno się podzielę. Poniedziałek. Poniedziałek. Właśnie, bo ta głodówka się nie udała tylko dlatego, że dzisiaj nie był poniedziałek. Nie robi się głodówek w inne dni niż poniedziałki. W poniedziałek się uda na bank, zobaczycie. Wypuszczamy nasze kraby. No właśnie. Wypuszczamy wczorajsze złapane kraby. Najpierw chyba otworzyć w ogóle. Kraby żyją, mają się dobrze. Otwórz, ja wysypię. Jednak stwierdziliśmy, że wypuścimy je do wody. Niech idą do swojego środowiska. Niech sobie grzecznie tam żyją. Co nie ma? Tak już je trochę pomęczyliśmy przez jeden dzień, ale już wracają do siebie. Ej, to możemy tam zobaczyć! Tutaj, tu chodź! Ja chcę zobaczyć! Uciek? No już. Tamte poszły. Ja nie mogę, bo ja mam ten. Buty. No. No i dobrze, no i niech sobie idą. Dobrze, Musiu, no niech sobie idą, no co? Ale są na pewno szczęśliwe. No i wszystkie kraby są już w domu. Szczęśliwe. A my teraz jedziemy do domu, bo zaczął padać deszcz. No właśnie, zaczyna coś kropić deszcz, no bo przecież cały dzień grzało słońce, no to na wieczór może już pokropić. Ale i tak była dzisiaj piękna pogoda.